Poolimpijskie złoto przez Sosnowiec. Przez 3 dni w tym mieście odbywa się Puchar Świata Juniorów w szabli. Bierze w nim udział ponad 300 zawodniczek i zawodników. Po raz pierwszy do Sosnowca przyjechały szablistki i szabliści z Nigru, Peru, Brazylii czy Uzbekistanu. Topowi zawodnicy tutaj przyjechali do nas z całego świata. Jest tutaj Japonia, także Stany Zjednoczone, Polska startuje, także fajnie. Jeśli chodzi o te przygotowania, to bardzo dużo i bardzo intensywnie. W piątek rano rozpoczęła się rywalizacja wśród kobiet. W sobotę rywalizować będą mężczyźni. Na obecną chwilę mamy zgłoszone 136 zawodniczek. Jest to Puchar Świata, 18 Puchar Świata, także pełnoletni taki Puchar Świata w tym roku. Puchar, który cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy to, że 18 lat jest rozgrywany w Sosnowcu, czyli powtarzalność poprzez Międzynarodową Federację Szermierczą i przyznawanie właśnie Zagłębiowskiemu Klubowi Szermierczemu tej organizacji. W Sosnowcu swoje międzynarodowe kariery rozpoczynało wiele zawodniczek i zawodników. Były przypadki, że zwyciężali w Sosnowcu, potem zdobywali Mistrzostwo Olimpijskie, to nie jeden raz, więc taki przypadek mamy bardzo, bardzo dużo, więc to pokazuje, że hasło Sosnowca po olimpijskie złoto jest jak najbardziej prawidłowe. To chociażby Amerykanka Mariel Zagunis, która w 2004 roku wygrała Sosnowiecki Puchar i jeszcze w tym samym roku sięgnęła po złoto na Olimpiadzie w Atenach. Potem powtórzyła sukces w Pekinie.